Brazylia, lata 90. XX wieku. W juniorskich drużynach Santosu rozwija się chłopak, którego w klubie jawnie określa się jako tego, który ma w przyszłości przywrócić zespołowi dawny blask. Plotki o bajecznym technicznie nastolatku, który czaruje na boisku swoim nadnaturalnym dryblingiem, okrążają Grajkawy z prędkością błyskawicy. Chłopak oczywiście nie jest w stanie odciąć się od porównań do największej legendy Santosu – Pelego. Rzecz jasna, supertalenty nazywane nowym Pele co rusz pojawiają się w jakiejś części Brazylii i z reguły należy owe opowieści traktować z przymrużeniem oka. Różnica polega na tym, że tym razem chłopak trenuje w tej samej drużynie co dawny mistrz, a sam Pele osobiście udziela mu namaszczenia i nazywa go swoim następcą. Obaj zresztą chętnie pokazują się publicznie w swoim towarzystwie, wspólnie nakręcając spiralę popularności młodziana. Zresztą wkrótce Robinho, bo taki boiskowy przydomek nosi nastoletnia gwiazda, prowadzi ekipę z São Paulo do Mistrzostwa Brazylii, co jest największym sukcesem Santosu od czasów wielkiego Pele. Chłopak ma wówczas 18 lat i wydaje się, że świat futbolu wkrótce padnie do jego stóp. Zresztą niebawem w swoim CV Młokos zapisze występy w takich klubach jak Real Madrid czy Manchester City. Czy przypowieść o następcy dawnego mistrza w końcu się spełni? Cóż, w tym samym czasie Krajkawy z zapartym tchem śledził rozwój innego wielkiego talentu, który już niebawem miał rządzić światem piłki odziany w kanarkowy trykot. Nowy Ronaldo, czyli Imperator Adriano i nowy Pele, czyli król dryblingów Robinho, mieli taśmowo zdobywać kolejne mistrzostwa świata dla ekipy Canarinhos. Jak skończyła się historia Adriano? Znacie ją z jednego z poprzednich podcastów. Jak potoczyła się historia Robinho? Cóż, moglibyśmy się tutaj posłużyć słynnym memem ze Spidermanami, wskazującymi na siebie nawzajem. Aczkolwiek nie wiem, czy nie byłoby to pewną zniewagą dla Imperatora. Adriano co rusz pakował się w mniejsze lub większe kłopoty i ma na swoim sumieniu wiele grzechów, prawda? Jednak żaden nie waży tyle, co sprawa nadal ciągnąca się za bohaterem dzisiejszego podcastu. Authorities in Italy have issued an international arrest warrant for former Manchester City forward Robinho after the country's top court confirmed his conviction for rape. Luty 2022 roku. Włoska policja wydaje międzynarodowy list gończy za byłym piłkarzem Realu i Manchesteru City. Już w 2017 roku Robinho zostaje skazany na 9 lat pozbawienia wolności za udział w zbiorowym gwałcie dokonanym na 23-letniej kobiecie z Albanii w jednym z klubów nocnych w Lombardii. Dawna nadzieja brazylijskiej piłki odwołuje się od wyroku. Ten zostaje podtrzymany zarówno przez sąd apelacyjny, jak i sąd najwyższy. Klamka zapadła. Brazylijczyk nie ma już innej drogi, by się obronić. Musi odbyć wyrok 9 lat bezwzględnego pozbawienia wolności. Szkopuł w tym, że Robinho cały czas przebywa na terenie swojej ojczyzny, a brazylijskie prawo nie dopuszcza możliwości ekstradycji swoich obywateli. Dzień dobry, drodzy słuchacze. Z tej strony Konrad Szymański. Dzisiejszy odcinek w pewnym stopniu można uznać naturalnie za podcast sportowy, podcast piłkarski, ale również o znamionach historii kryminalnej. Zagłębmy się zatem w historię człowieka, który miał się wcielić w rolę piłkarskiej supergwiazdy, a został pospolitym bandytą. Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu. Robson de Souza przyszedł na świat 25 stycznia 1984 roku w miejscowości São Vicente w stanie São Paulo. Już jako dziecko wyróżniał się swoimi wielkimi umiejętnościami piłkarskimi. Po raz pierwszy do notesów skautów trafił jako 5-latek, kiedy to został wypatrzony na jednym z podwórkowych boisk, gdy mijał niczym tyczki swoich rówieśników. Początkowo rozwijał swój talent jednak głównie na halach sportowych, trenując futsal, dzięki czemu jeszcze bardziej szlifował wrodzony dar do prowadzenia piłki i dryblingu.
Jako 9-letni brzdąc popisał się strzeleniem 73 goli w sezonie. Występował wówczas w niewielkim klubiku o nazwie Portuarios. Taki wyczyn nie mógł jednak umknąć uwadze większych ekip. Wkrótce Robinho został wtłoczony w tryby szkoleniowe wielkiego Santosu. Przez kolejne lata rozwijał się pod czujnym okiem specjalistów z jednego z najsłynniejszych brazylijskich klubów, zaś pieczę nad wszystkim sprawował wspomniany na wstępie Pelé. Robinho może prześcignąć moje osiągnięcia. Musimy podziękować Bogu, że kolejny Pelé wylądował właśnie w Santosie. Mówił trzykrotny mistrz świata, gdy cała Brazylia była już świadoma, że w barwach Santástico niebawem zadebiutuje wielki talent. Pierwszy profesjonalny kontrakt Robson de Souza podpisał z czarno-białymi w 2002 roku i z miejsca jeszcze bardziej rozkochał sobie miejscowych kibiców. Do tej pory fani Santosu traktowali go jako pewnego rodzaju piłkarską przepowiednię, melodię przyszłości, której póki co bliżej było do knajpianej opowieści niż realnego herosa boisk. Gdy na koniec roku piłkarze Santosu po raz pierwszy w historii cieszyli się z mistrzostwa Brazylii, przepowiadany futbolowy mesjasz stał się prawdziwym idolem. Dla ekipy z São Paulo był to pierwszy tytuł mistrzowski od 1968 roku, czyli od czasów, gdy boiskowym liderem czarno-białych był nie kto inny jak Pelé. 18-latek czarował fanów Santosu przepiękną grą. Do zdobycia trofeum przyczynił się strzeleniem 10 ligowych goli. Ale tym, co przykuwało w głównej mierze uwagę kibiców, było to, z jaką łatwością poruszał się po boisku nowy idol trybun. Jego popisowym numerem było zagranie nazywane pedalado, czyli energiczne przekładanie nóg nad piłką w celu zdezorientowania przeciwnika. W ten sposób oszukał chociażby obrońcę Corinthians w finałowym starciu, decydującym o mistrzostwie Brazylii, dzięki czemu wywalczył dla swojego zespołu rzut karny. Było jasne, że jeśli Mokos nadal będzie się tak rozwijał, to niebawem opuści szeregi brazylijskiej ekipy i uda się za ocean. Tak też się stało, chociaż na zagraniczny transfer Robson de Souza musiał poczekać do 2005 roku. Nim to nastąpiło, Robinho wprowadził Santos do finału Copa Libertadores 2003, gdzie jednak czarno-biali musieli uznać wyższość Boca Juniors. Rok później król driblingów dał drużynie São Paulo kolejne mistrzostwo Brazylii, które jak do tej pory pozostaje ostatnim takim tytułem w historii klubu. Strzelając 32 gole we wszystkich rozgrywkach, 20-letni piłkarz na dobre przykuł uwagę świata futbolu. Nikt już nie miał złudzeń, że latynoski wonderkid wkrótce wyruszy czarować swoimi umiejętnościami kibiców w jednej z czołowych lig europejskich. Księgowi Santosu mogli zacierać ręce. Najbardziej na zakontraktowaniu brazylijskiego diamentu zależało Realowi Madryt. Trzon zespołu wielkich Galacticos zaczynał się starzeć. Na Santiago Bernabeu potrzebna była świeża krew. Jednakże gdy Robinho i jego agent byli w trakcie negocjacji z ekipą z Kastylii, wydarzyło się coś, co kompletnie oderwało myśli młodego zawodnika od piłki nożnej. Listopada 2004 roku na przedmieściach São Paulo doszło do uprowadzenia pani Mariny de Souza, matki Robsona. Piłkarz natychmiastowo zawiesił negocjacje i nie brał udziału w meczach Santosu. Ostatecznie pani Marina została wypuszczona przez porywaczy 40 dni później. Wolność matki piłkarza kosztowała go około 100 tysięcy dolarów. Mama jest najbliższą mi osobą. Razem spędzimy te święta, a niedawno w ogóle nie wiedziałem, czy jeszcze ją zobaczę. Nie mogłem jeść i spać, ale ten koszmar już się skończył. Mówił po wszystkim wykończony psychicznie 20-latek.
Tamto wydarzenie upewniło jednak Robinho w przekonaniu, że należy jak najszybciej wsiąść wraz z bliskimi do samolotu, który przeniesie ich w bezpieczniejsze miejsce. Latem 2005 roku pół stolicy Hiszpanii żyło przylotem nowej, potencjalnej gwiazdy Realu. Królewscy przelali na konto Santosu 24 miliony euro, by sprowadzić w swoje szeregi brazylijskiego Golden Boya. Przychodzi do nas jeden z najlepszych piłkarzy na świecie. Mówił bez ogródek Florentino Perez. Była w tym oczywiście doza przesady, gdyż właśnie transfer do Realu miał być pewnego rodzaju papierkiem lakmusowym, który miał pokazać, z jakiej klasy piłkarzem mamy do czynienia. Oczekiwania były ogromne. W czasie prezentacji nowego gracza na Santiago Bernabeu przybyło niemal tyle samo kibiców, co dwa lata wcześniej, gdy do Madrytu przybył sam David Beckham. Robinho otrzymał w dodatku koszulkę z numerem 10, którą dostał w spadku po Luisie Figo, po tym jak Portugalczyk tego samego lata przeniósł się do Interu. Z drugiej strony Brazylijczyk miał w pewnym sensie ułatwioną adaptację, gdyż trenerem Los Blancos był w tamtym momencie jego rodak, Vanderlei Luxemburgo. Wraz z Robinho na Santiago Bernabeu trafili w czasie tamtego okienka dwaj inni reprezentanci Canarinhos, Julio Baptista i Cicinho. A przecież w składzie królewskich znajdowali się wówczas również Roberto Carlos i Ronaldo. Brazylijska kolonia w Madrycie była w sezonie 2005-2006 nad wyraz liczna. Robinho zadebiutował w barwach królewskich 28 sierpnia 2005 roku w spotkaniu ligowym przeciwko Cadiz. Brazylijczyk pojawił się na boisku w 66 minucie, zastępując Duńczyka Tomasa Gravesena. Zmiana ta była o tyle symboliczna, że za topornego walczaka, jakim był Gravesen, na murawie zameldował się chłopak z zupełnie innej bajki, który wręcz urodził się, by zabawiać publiczność całą gamą efektownych zagrań, które miał w repertuarze. I tak też było. Nowy nabytek Realu mijał obrońców Cadiz niczym tyczki, poruszając się przy tym z gracją baletnicy. Potrafił założyć rywalowi efektowne sombrero i popisać się nietuzinkowym podaniem. Wniósł na plac gry sporo ożywienie i rozbujał zardzewiałą formację ofensywną Madrytczyków. Wziął również udział w akcji bramkowej, która dała Realowi zwycięstwo w tym meczu. Hiszpańscy dziennikarze byli oczarowani grą młodego debiutanta. I Bóg stworzył Robinho. Głosiła tytułowa strona dziennika AS nazajutrz po tym spotkaniu. Reprezentant Canarinhos miał być odpowiedzią Los Blancos na utalentowanego Argentyńczyka Messiego, który powoli wchodził do pierwszej drużyny Barcelony. W tamtym czasie 3 lata starszy Robson był zapewne nawet bardziej ukształtowanym graczem niż wonderkid z kraju tanga. Jednakże, jak miała pokazać historia, Messi wygrał ten indywidualny wyścig w cuglach. Pierwszy sezon w barwach ekipy z Santiago Bernabeu, król driblingów, zakończył z wynikiem 8 goli w 37 ligowych występach. Całkiem nieźle jak na 21-latka, który często pojawiał się na placu gry, wchodząc na niego z ławki rezerwowych. Nie wszystko jednak szło zgodnie z planem. Jeszcze przed końcem 2005 roku z posadą trenera królewskich pożegnał się Vanderlei Luxemburgo. Kolejnym opiekunem Realu został Fabio Capello. Włoch miał sporo zastrzeżeń co do etyki pracy młodej brazylijskiej gwiazdy i również przeważnie sadzał Robsona na ławce rezerwowych. Królowi driblingów zaczęły się również przytrafiać wpadki dyscyplinarne. Potrafił pojawić się na sesji treningowej po całonocnej imprezie, zionąc wonią alkoholu, o czym w mediach mówił nawet ówczesny dyrektor sportowy Realu, Predrag Mijatović.
Natomiast na przedsezonowym zgrupowaniu w Austrii wdał się w bójkę z Tomasem Gravesenem, którego przecież zmieniał na boisku w swoim debiutanckim spotkaniu. Na jednej z sesji treningowych reprezentant kraju Hamleta kilka razy ostro wszedł w nogi młodszego partnera z zespołu. Ten w odwecie wymierzył mu cios. Na szczęście koledzy z zespołu szybko rozdzielili pobudzonych awanturników. Jeśli pamiętacie wygląd i aparycję Duńczyka, to wiecie, że stało się tak raczej z korzyścią dla Robinho, który wówczas mógł się znaleźć w sporych opałach. Capello nie miał zaufania do Brazylijczyka i ten początkowo często rozpoczynał spotkania w roli piłkarza rezerwowego. Jednak, jakby na złość, trenerowi Robson w roli zmiennika kilkukrotnie wpisywał się na listę strzelców, w ten sposób ratując królewskim ważne punkty. W drugiej części sezonu reprezentant Canarinhos częściej rozgrywał mecze od pierwszej minuty, chociaż jego stosunki z włoskim szkoleniowcem nadal pozostawały napięte. Wychowanek Santosu kilkukrotnie żalił się hiszpańskim dziennikarzom na swój status w klubie. W tej chwili nie jestem szczęśliwy. Nie gram i żaden piłkarz nie byłby w takiej sytuacji szczęśliwy. Muszę pracować, żeby osiągnąć sukces. Capello sadza mnie na ławce i patrzę w przyszłość przez pryzmat tego, co będzie najlepsze dla mnie i dla drużyny. Jeśli zostanę, zrobię to z największą ochotą, a jeśli będę musiał odejść, też tak uczynię. Na szczęście dla Robinho po sezonie to Capello musiał opuścić Madryt, pomimo tego, że Los Blancos pod jego wodzą sięgnęli po mistrzostwo Hiszpanii. Włocha zastąpił na stanowisku Niemiec Bernd Schuster. To mogło być dla Latynosa nowe otwarcie. Jakby na potwierdzenie tych słów, Robinho latem zagrał na turnieju Copa America, gdzie wcielił się w rolę lidera osłabionych Canarinhos, którzy na turniej do Wenezueli przybyli w mocno rezerwowym składzie, bez największych ówczesnych gwiazd, takich jak Ronaldinho czy Kaka. W dodatku reprezentanci kraju kawy w swoim pierwszym meczu grupowym ulegli Meksykowi 2-0 i wydawało się, że należy ich raczej skreślić z grona potencjalnych faworytów południowoamerykańskiego czempionatu. Jednakże w następnym starciu podopieczni Dungi rozbili Chilijczyków aż 3-0, a autorem hat-tricka okazał się bohater dzisiejszego podcastu. W kolejnym meczu piłkarz Realu dołożył następnego gola, dzięki czemu Kanarki zwyciężyły z Ekwadorem 1-0. Kolejne dwa trafienia dorzucił w ćwierćfinale, w którym Brazylijczycy znów starli w proch kadrę Chile, tym razem triumfując aż 6-1. Co prawda były to ostatnie gole Robsona na wenezuelskim turnieju, ale w półfinale Robinho trafił z 11 metrów w konkursie rzutów karnych, czym dołożył cegiełkę do awansu Canarinhos do finału, w którym to podopieczni Dungi zaskakująco łatwo uporali się z Argentyną, pokonując Albiceleste z różnicą 3 goli. Brazil! Campeão da Copa América de 2007! 3 para o Brasil, 0 para a Argentina! 6 trafień pozwoliło piłkarzowi Realu sięgnąć po koronę króla strzelców, a dodatkowo zgarnąć nagrodę dla MVP turnieju. Nic dziwnego, gdyż wychowanek Santosu chwilami dobitnie pokazywał publiczności, skąd wziął się jego pseudonim Król Dryblingów, i udowodnił jednocześnie, że presja wiążąca się z braniem na siebie odpowiedzialności za grę zespołu nie pląta mu nóg. Naładowany tym sukcesem Brazylijczyk wrócił do Realu i pod skrzydłami Schustera rozegrał swój najlepszy sezon w barwach królewskich. Los Blancos po raz drugi z rzędu sięgnęli po tytuł mistrzowski, a Robinho popisał się strzeleniem 11 goli, do których dołożył 8 asyst, będąc bez wątpienia jednym z liderów ekipy z Santiago Bernabeu.
Patrząc na to z boku, moglibyśmy sobie pomyśleć, że kariera Brazylijczyka rozwijała się w sposób harmonijny i był on na najlepszej drodze do tego, by faktycznie stać się gwiazdą światowego formatu. Zresztą w owym czasie Robinho z pewnością ocierał się o taki status. W ciągu 2 lat dwukrotnie sięgnął z wielkim Realem po tytuł mistrzowski. Był liderem kadry narodowej, która zdobyła mistrzostwo kontynentu, a jakby na dowód swojej wielkości w 2007 roku trafił do 10 najlepszych piłkarzy w klasyfikacji Złotej Piłki France Football. A przecież miał dopiero 23 lata. Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu. Problem w tym, że istniała też druga strona medalu. Robinho coraz częściej pojawiał się na treningach mocno wczorajszy. Apogeum hulaszczego życia Robsona nastąpiło jesienią 2007 roku, kiedy to gwiazdor Realu spóźnił się z powrotem do klubu ze zgrupowania drużyny narodowej. Co było tego powodem? Oczywiście ostra balanga, którą urządził z liczną grupą znajomych i swoim przyjacielem z reprezentacji, Ronaldinho. Panowie, równie finezyjni co na boisku, bywali w klubach nocnych. Szampańska zabawa w dyskotece o nazwie Catwalk, znajdującej się w Rio, rozciągnęła się do wczesnych godzin porannych. Po powrocie do klubu tłumaczył się w następujący sposób. Możecie mnie nazywać nierozgarniętym, ale na pewno nie nieodpowiedzialnym. Przepraszam, że się spóźniłem, ale myślałem, że mecz z Espaniolem gramy w niedzielę, a nie w sobotę. Impreza, o której media napisały wiele kłamstw, nie miała wpływu na czas mojego powrotu. Za nią przepraszać nie mam zamiaru. To normalne w naszym kraju. Mało sportowy tryb życia skutkował również częstymi urazami, które go prześladowały. W związku z tym włodarze Realu nie mieli zamiaru za wszelką cenę zatrzymywać problematycznego Latynosa w klubie. Było wręcz odwrotnie. Latem 2008 roku pojawiły się w mediach plotki, według których Robinho miałby zostać spieniężony, by pokryć część kosztów związanych z transferem Cristiano Ronaldo na Santiago Bernabeu. Oczywiście w klubie nikt oficjalnie o tym nie mówił, ale dla Brazylijczyka stało się jasnym, że jeśli działacze wzięli na cel portugalską gwiazdę, to znaczy, że jego rola w zespole zmaleje. To nie było w smak wychowankowi Santosu. W tamtym czasie pojawiło się zainteresowanie jego osobą ze strony angielskich klubów. Wkrótce było wiadomo, że król strzelców Copa America zamieni Półwysep Iberyjski na Wyspy Brytyjskie. Najbardziej zdeterminowana w wyścigu o pozyskanie króla driblingów wydawała się być Chelsea, która interesowała się Robsonem jeszcze w czasach jego gry w ojczyźnie. Londyńczycy byli tak pewni swego, że w ich sklepie internetowym już można było zamawiać koszulki z nazwiskiem Robinho na plecach, co nie spodobało się za bardzo włodarzom Realu. Los postanowił jednak zadrwić z ekipy ze Stamford Bridge i na ostatniej prostej wyścig o podpis Latynosa wygrał Manchester City, do którego powoli zaczynał płynąć strumień petrodolarów wprost z Emiratów Arabskich. Robinho miał być pierwszą wielką gwiazdą, która zjawiła się w klubie z błękitnej części Manchesteru po przejęciu go przez arabski kapitał. Taki obrót sprawy nie do końca zdawał się być po myśli Brazylijczyka, który był na tyle skołowany zamieszaniem transferowym, że na pierwszej konferencji prasowej pomylił nazwy klubów, twierdząc, że podpisał kontrakt z Chelsea. Z błędu musiał go wyprowadzić jeden z angielskich dziennikarzy. 32,5 miliona funtów, które The Citizens przeznaczyli na zakup swojej nowej gwiazdy, stanowiło nowy rekord sumy transferowej wydanej przez angielski klub. Jak bardzo przez ten czas zmienił się rynek, niech świadczy fakt, że 2 lata temu na Tanakę kosztował obywateli ponad 40 milionów. Kilka dni później Robinho zdawał się być już pogodzony z losem i mówił o tym, że obecność w składzie City jego rodaków, Jo i Elano, ułatwi mu aklimatyzację. Jakby na potwierdzenie tych słów, w swoim debiucie zapakował bramkę w spotkaniu, w którym przeciwnikiem City była Chelsea. City.
Pod koniec października popisał się hat-trickiem w meczu ze Stoke. Do końca roku zbierał 11 ligowych goli. Błękitna część Manchesteru pokochała swojego nowego idola, ale wtedy ewidentnie coś się zacięło. Na pierwszą ligową zdobycz bramkową w 2009 roku musiał poczekać aż do 19 kwietnia. Ostatecznie debiutancki sezon w barwach City zakończył z 14 golami na koncie. Więcej od niego ustrzelili tylko Anelka, Cristiano Ronaldo i Steven Gerrard. Tyle samo Fernando Torres. Co ciekawe, na jego słabszą formę strzelecką na początku roku mógł wpłynąć fakt, że w styczniu został aresztowany przez policję w związku z podejrzeniem popełnienia przez niego przestępstwa seksualnego w czasie wizyty w nocnym klubie w Leeds. Zwolniono go za kaucją, a kilka miesięcy później oczyszczono z zarzutów. Jak już doskonale wiemy, tamta sytuacja niewiele nauczyła Brazylijczyka. W kolejnym okienku transferowym arabscy szejkowie, którzy oficjalnie przejęli klub w dniu, w którym pozyskano Robinho, postanowili znowu sypnąć groszem i sprowadzić na City of Manchester Stadium kolejne wielkie nazwiska. Do zespołu dołączyli m.in. Carlos Tevez oraz Emmanuel Adebayor i Robinho znów mógł zacząć się martwić o miejsce w podstawowym składzie. Szczególnie, że na początku sezonu przypałętała mu się kolejna kontuzja, a gdy wrócił do gry, nie potrafił znaleźć drogi do bramki rywala. W dodatku na stanowisku menedżera obywateli doszło do zmiany. Roberto Mancini zastąpił Marka Hughesa. Włoch okazał się być kolejnym trenerem rodem z Półwyspu Apeńskiego, który miał dużo zastrzeżeń co do etyki pracy Brazylijczyka. W styczniu Robinho został odesłany na wypożyczenie do macierzystego Santosu. Dziennikarzom powiedział, że gra dla klubu, którego jest wychowankiem, pomoże mu odbudować formę przed Mistrzostwami Świata. Przy okazji wbił szpileczkę Manciniemu. Ten trener ma inny sposób myślenia. W Brazylii szanuje się walory zawodnika. W Europie nie interesuje ich, jakie są twoje mocne strony. Jak jesteś napastnikiem, to każą ci przede wszystkim biegać. Oczywiście swoich braków w aspektach motorycznych nie wiązał z mało sportowym trybem życia, który absolutnie nie zmienił się w czasie jego pobytu w Anglii. Po treningu potrafił wsiąść w odrzutowiec i polecieć na wieczorną imprezę na Teneryfę, a nawet odwiedzić znajomych w Brazylii. Jeśli akurat nie spędzał czasu na jakimś egzotycznym wypadzie, to urządzał imprezy w swoim apartamencie, przy okazji irytując sąsiadów głośną muzyką. Po zakończeniu wypożyczenia Brazylijczyk nie garnął się, by wrócić do Manchesteru. Chciał zmienić klub. Oferty w wysokości 18 milionów euro złożył AC Milan, a angielscy działacze z ulgą odesłali krnąbrnego zawodnika do Włoch. Robinho również pojechał do Mediolanu z uśmiechem na twarzy, gdyż w ekipie San Siro zakotwiczył już jego partner od dobrej zabawy, Ronaldinho. Początkowo wydawało się, że król driblingów na Półwyspie Apenińskim znowu może nabrać wiatru w żagle. Robinho zakończył sezon ligowy z 14 golami na koncie. Tyle samo zgromadzili jego partnerzy z zespołu, Zlatan Ibrahimowicz i Aleksandre Pato, dzięki czemu Rossoneri sięgnęli po Scudetto. Na kolejne musieli czekać aż do tego roku. Robson spędził na San Siro łącznie 4 sezony, jednak początkowe nadzieje na długotrwałą odbudowę formy Brazylijczyka szybko spełzły na niczym. W 3 kolejnych kampaniach ligowych nie zdołał strzelić łącznie tylu goli, ile dał Milanowi w swoim debiutanckim sezonie. Więcej niż o boiskowym geniuszu wychowanka Santosu, znów można było usłyszeć o jego pozaboiskowych ekscesach. W zasadzie po pierwszym roku spędzonym we Włoszech, jego kariera to był już tylko zjazd. Nikt już nie wierzył w przepowiednie sprzed lat i słowa Pelego, który upatrywał w nim swojego następcę. Sam 3-krotny mistrz świata już dawno przestał wierzyć w swoje słowa. Relacje obu panów mocno uchodziły się, gdy starszy z nich zarzucił Robinho branie narkotyków. Ten zripostował, że Pele wierzy w bzdury powielane przez brukowce.
Dziś wiem, że Pele nie powielał plotek kolportowanych przez tabloidy. W wieku 26 lat Robinho w zasadzie przestał nawet udawać, że zależy mu jeszcze na graniu na światowym poziomie. Chciał już tylko się bawić. Przy okazji popełniając najobrzydliwszy ze swoich wszystkich wyskoków. Haniebny czyn, którego upadła gwiazda dopuściła się wraz z grupą kolegów, miał miejsce 21 stycznia 2013 roku w mediolańskim klubie CEO Cafe. W pewnym momencie panowie zaprosili do swojej loży 3 dziewczyny, w tym Albankę, która świętowała tego dnia swoje 23 urodziny. Co ciekawe, cała sytuacja miała miejsce w momencie, gdy dyskotekę opuściła żona piłkarza, która początkowo również przebywała w klubie. Ówczesny gracz Milanu utrzymuje, że znał już późniejszą ofiarę i łączył ich przelotny romans. Kobieta twierdzi, że znała go tylko pobieżnie. Dziewczyna ma jednak zamiar dobrze się bawić tej nocy, co ułatwiają jej Robinho i jego świta, którzy stawiają jubilatce kolejne drinki. W pewnym momencie koleżanki, które przybyły do klubu z 23-latką, opuszczają lokal. Dziewczyna zostaje sama z grupą latynosów, którzy mają następnie wykorzystać stan jej upojenia alkoholowego. Kobieta pamięta tylko przebłyski i fragmenty kolejnych wydarzeń, które miały miejsce tej nocy, ale nie ma wątpliwości co do tego, że padła ofiarą zbiorowego gwałtu, co miało miejsce w garderobie Jairo Chagasa, muzyka, który tego dnia występował w klubie, a prywatnie przyjaźnił się z graczem Rossonerich. Jakiś czas później sprawa wychodzi na światło dzienne. Sprawcy nie zaprzeczają, jakoby mieli uprawiać z dziewczyną seks, ale twierdzą, że dostali na to jej przyzwolenie. Robinho zresztą trzyma się tej wersji do dziś. Gdy sprawa jest w toku, Brazylijczyk nadal kontynuuje swoją karierę. Latem 2014 roku udaje się na kolejne wypożyczenie do macierzystego Santosu, ale tam również nie udaje mu się znaleźć zagubionej gdzieś formy. Następnie wyjeżdża pokopać do Chin, gdzie wytrzymuje zaledwie 7 miesięcy. Ponownie wraca do ojczyzny i podpisuje kontrakt z Atletico Mineiro, gdzie momentami znów potrafi oczarować publiczność swoją grą, dzięki czemu wywalcza sobie ostatni europejski kontrakt. O zainteresowaniu ze strony wielkich marek z czołowych lig Starego Kontynentu może już tylko pomarzyć. Jest cieniem chłopaka, który prowadził Real do Mistrzostwa Hiszpanii i dawał Brazylii Mistrzostwo Ameryki Południowej. W dodatku, po wydarzeniach z 2013 roku ciągnie się za nim zła sława. W listopadzie 2017 roku sąd w Mediolanie skazuje go na 9 lat pozbawienia wolności, ale jego prawnicy zwracają się do sądu apelacyjnego o ponowne rozpatrzenie sprawy. W 2017 Milan Court found Robinho guilty of rape, a conviction upheld on appeal in 2020 and now by the Supreme Court. The 38-year-old has always denied the charge. Problem w tym, że włoska prokuratura zakłada podsłuchy w telefonach podejrzanych. Z treści przechwyconych rozmów wyraźnie wynika, że doszło do zbiorowego gwałtu. Nie zamierzam i nie chcę przytaczać tutaj dokładnych transkrypcji, gdyż, mówiąc wprost, są obrzydliwe. Na czas rozpatrzenia wyroku sądu zostaje on zawieszony, a Robinho podpisuje wspomniany kontrakt w Europie. Trafia do tureckiego Sivasporu, by po roku przenieść się do Başakşehir, z którym zdobywa mistrzowski tytuł. Można by powiedzieć, że to piękne zwieńczenie kariery, gdyż tamten sezon jest ostatnim, w którym Robinho gra w piłkę. Co prawda jakiś czas później kolejny raz trafia do Santosu, ale krytyka opinii publicznej i groźby wycofania się ze strony sponsorów powodują, że kilka dni później jego kontrakt zostaje rozwiązany. Na domiar złego dla Robinho sąd apelacyjny podtrzymuje wyrok w mocy. Skutku nie przynosi również odwołanie się do sądu kasacyjnego. To było bardzo dobrze i uczciwie przeprowadzone śledztwo. Poważnie, z poprawnym wyrokiem już w pierwszej instancji. Wielki szacunek należy się też ofierze, która odważnie i z zachowaniem zasad moralnych opowiedziała o całej sprawie. Tak komentował wyrok prowadzący prokurator.
Na piłkarza czeka 9 lat bezwarunkowej odsiadki. Czeka, o ile uda się wyegzekwować karę, bo jak wspominałem na początku podcastu, Robinho cały czas przebywa w Brazylii, która nie uznaje ekstradycji własnych obywateli. Całkiem więc możliwe, że Robson de Souza może uniknąć odpowiedzialności. Brazylijski wymiar sprawiedliwości nie jest szczególnie znany z profesjonalnego i bezkompromisowego działania, zwłaszcza gdy chodzi o słynnego sportowca, idola rzeszy ludzi. Inna sprawa, że Robinho będzie musiał praktycznie do śmierci pozostać w swojej ojczyźnie lub wyjeżdżać jedynie do państw, w których nie obowiązuje ekstradycja. Wychowany w Santosu jest obecnie poszukiwany międzynarodowym listem gończym. W autorefleksję byłego piłkarza Realu i dobrowolne poddanie się karze jakoś trudno uwierzyć. Zresztą Robinho do teraz twierdzi, że jedyne czego żałuje to niedochowanie wierności swojej żonie. Gdy reprezentant Canarinhos odchodził z Manchesteru City, były reprezentant Irlandii Tony Cascarino napisał o nim felieton dla Timesa. Robinho się tu nie powiodło, bo nie był tym zainteresowany. Jako były piłkarz, który ciężką pracą nadrabiał wyraźne braki, czułem się obrzydzony widokiem zawodnika tak utalentowanego i jednocześnie tak leniwego. On nie kocha piłki nożnej. On kocha styl życia, który się z nią wiąże. Może i nie czuł się szczęśliwy w Manchesterze, ale to nie powód, by nie dbać o swoje obowiązki. Prawdziwym problemem było jego podejście, a nie miejsce, w którym się znalazł. Nie ma znaczenia, czy grałby w Manchesterze, czy na Marsie. Trudno nie zgodzić się ze słowami byłego gracza Chelsea, które idealnie oddają istotę kariery króla dryblingów. Talent niepoparty ciężką pracą jest paliwem, które wystarcza na krótką metę. Mimo tak luźnego podejścia do swojej profesji, Robinho zdołał wywalczyć m.in. dwa mistrzostwa Hiszpanii i mistrzostwo Włoch. I to jako zawodnik, który miał realny wpływ na kształt zwycięskich zespołów. Z kadrą narodową wygrał Copa America i dwa Puchary Konfederacji. Grał na dwóch mundialach. Kanarkową koszulkę przywdział aż 100-krotnie. Większą liczbę spotkań w brazylijskiej kadrze narodowej ma na swoim koncie zaledwie 7 piłkarzy. Dodatkowo ustrzelił dla niej 28 goli. Około 2005 roku wielu z nas sądziło, że duet Robinho-Adriano będzie motorem napędowym, który poprowadzi ekipę Canarinhos do sukcesów. Niczym niegdyś tandemy Bebeto-Romario lub Ronaldo-Rivaldo. Rzeczywistość zweryfikowała jednak te prognozy i obu latynoskich wonderkidów z początku XXI wieku nie sprostało oczekiwaniom kibiców. Dodatkowo Robinho przekierował swoją historię na takie tory, że za kilka lat fani futbolu nie będą w pierwszej kolejności wspominać jego cudownych zwodów, kocich ruchów i olśniewających sztuczek, a zamiast tego utożsamiać z jednym z najgorszych rodzajów przestępstw. Jak mawiał legendarny Henry Krayman: nie dopuśćcie do tego, aby ludzie uznali was za niegodnych podania ręki. I tylko szkoda, że Robson de Souza nie kierował się w życiu tą maksymą.